Sprawy mają się tak, że dostałyśmy takie dwie paczki, więc nie możemy ich zabrać do domu i tam ich otworzyć, bo razem ważą ile? 18,5 kilo. Co to za książki? Tłumacz. Książki dostałyśmy od pani Ani z kanału Czytam i Piszę i myślę, że uda nam się umieścić link w opisie do pani Ani. No i pani Ania nas bardzo zaskoczyła, bo powiedziała, że wyśle nam jedną paczkę. Tymczasem przyszły dwie i my chyba musimy to podzielić. W ogóle tak się nie spodziewałyśmy, że to będzie taka paczka. Ja jak myślę sobie paczka, to wyobrażam sobie 3-5 książek. Maniunia, paczuszka. Bo może zrobimy zakład. Ile jest w środku, jak myślisz? W tej jednej? Z 10? Ja obstawiam bliżej 20. To ja mogę już otwierać? Mogę? Możesz. A mam jeszcze nożyczki, to może jakoś... Wiecie, że to jest najlepszy moment, zanim się jeszcze paczkę rozpakuje i myślę, że nie jest, to najbardziej lubię. To jest porządny paczki. Wow. Czekaj. Dziel i rządź. Oła, oła. Wiadomość ciekawa? A to jest cały tytuł? Każdemu wielce pożyteczna o skutkach i mocy zbóż wszelkich, o matko. To taki naprawdę antykwaryczny eksponat. Zobaczcie. Ja już widzę, że tu jest bliżej 20. Zabytki żydowskie w Polsce. Będzie czytane. Cuda z papieru. Na nasze stresujące życie. Pani Aniu, bo my mamy takie umiarkowane talenty plastyczne. Chyba ty. No ja. Chyba siebie. Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce. Wow. 4. Franciszek Starowiejski, bycza krew. To sztuka. Za tym nie wiem. Wstydzę się za siebie. Wow, ale słuchajcie, to jest świetnie wydane, bo to ma jeszcze mnóstwo zdjęć i ilustracji. Tryptyk oksytański Adama Budnickiego. Mi się kojarzy... Takie Don Quixote. Właśnie chciałam powiedzieć, że mi się kojarzy z Don Quixote, no to twoja robota. To jest już 6. W cieniu daszowców. Pani Aniu, czy chce pani nam coś powiedzieć? Fordlandia, czyli książka o Henry Fordzie. Jestem zaskoczona każdym tytułem. Zary Łazarewicz? Elegancki morderca. Wow. Końca nie ma. Synowie i kochankowie? No nie wiem. No nie wiem. Tu będzie jakaś taka seria... romansowa. Tu jednej do każdej. Ale to może tak wyglądać, tylko pamiętacie, jak wyglądają okładki książek Eleny Ferrante? One też wyglądają jak romansidła, a potem się okazuje, że jest naprawdę dobrze. To co teraz? Puszkin. O, czyli mamy poezję. Tak, wspaniale. Nie, słuchajcie, to jest po rosyjsku. Cyrylicą. Ale... Tak. Dwujęzyczne. Tak. Jan Twardowski. A czekaj, to jest jakaś karteczka. Ale... Czy to są notatki, czy to jest liścik do nas? Liścik i to nie do nas. Oddamy pani Aniu jakby co. Montesquieu? Wow. Przesuwam. Lawrence Osborne, jedna z książek roku dla Guardiana, ekonomista i... Library Journal. Marianne. To akurat bardzo chciałabym przeczytać, więc... Niesamowita słowiańszczyzna. Super. No co tak szybko, bo wiecie. Bo to, słuchajcie, tego jest dużo. Żony w cieniu mistrzów literatury rosyjskiej. Żony Bułgakowa, Dostojewskiego, Mandelsztama, Nabokowa, Sołżenicyna i Tolstoja. My nie będziemy żonami, my same napiszemy. No, żeby być żoną, trzeba mieć męża. To nam nie grozi. Aby co było Miłosza. Taka piękna okładka.
Izabela Czajka-Stachowicz, moja wielka miłość. Pani Ania chyba chce, żebyśmy w końcu o tej miłości więcej mówiły. No ja nie wiem. Ultrafiolet. Atmosfera grozy jak w filmach Hitchcocka. Strach się bać. Chłopiec z aluminiowym kubkiem dłoni, inne opowiadania grozy. Wow. Poezja 1935-1945. Czyli poezja wojenna, ale to jest opracowanie o poezji wojennej, jak to brzmi, nie tylko wiersza. Tak. Tuwim, Słonimski, Barzyk i Baszkiewicz, Lechoń. No. Będzie ciekawe. Serce polonistki, nie? Kroniki Klary Schulz. Breslau 1910. Młoda detektyw na tropie seryjnych zbrodni. Hazia! To już mi się podoba tytuł. Wyczesany. Słownik najmłodszej polszczyzny. Jest! To jest coś dla mnie! To jest legendarna książka w ogóle. No ale ja jej nigdy nie miałam. Ja też nie. Byłeś chyba za młoda wtedy jeszcze. Żeby... A weź jakieś przykładowe słówko. Tak na chwilę trafię. Dawaj. 3, 4. Gargamele. Gargamele, szpetactwa, kaszmarki budowlane. A tak, w Poznaniu taki zamek Przemysła na przykład. O, grubo. A widziałam Mizianie, też bardzo mnie zainteresowało. Wow. Słuchajcie, to ja mam jeszcze taką propozycję, bo się przecież... O, jest kartka. Czy to jest... Tak, to dla ciebie. To jest znane wspólnie, słuchajcie. I... No, życzenia interesującej lektury. To zdecydowanie, bo ja nie wiem jak ty, ale ja żadnej z tych książek nie czytałam. Znaczy, no czytałam jakieś wiersze Puszkina gdzieś w swoim życiu. No i pewnie znam jakieś słowa z wyczesanego słownika. A, to jest kurczę, legenda po prostu, wyczesany. Będzie u nas bezpieczny, zajmiemy się nim. W ogóle to może jest świetny temat na artykuł, bo mamy 2017, minęło 12 lat i... Tam. Dobra, to zróbmy jeszcze jedną rzecz. Pozwólcie, że drugą paczkę, która w tej chwili robi nam za statyw, otwórmy jutro. Tak zrobimy. A teraz zróbmy wielkie liczenie, bo ja się pogubiłam już przy 7, ale chciałam ci powiedzieć, że tu jest bliżej 20 niż 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. No idę do góry. 17, 18, 19, 20. Przegrałam. 7. Chyba wyszłyśmy już z kadłubka. 2, 2. 2, 3. 2, 4. 5. Tam. Zostałyśmy przyduszone książkami. Proponuję przesunąć, żebyśmy mogły sobie zrobić z nich miniaturkę. Dziękujemy Pani Aniu. Pani Aniu, jest Pani wielka i my, nie wiem, czy uzbieramy 18 kilo książek, ale my już wiemy, jak się odwdzięczymy. Trwa właśnie próba spakowania tych książeczek i teraz to już naprawdę nie wiem, Pani Aniu, jak Pani to zrobiła. Nam się nic nie mieści.